Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło w imieniu organizatorów, partnerów projektu Decydujmy Razem powitać Państwa na dzisiejszej konferencji. I jest to jednocześnie powitanie i trochę też pożegnanie i podziękowanie, ponieważ dzisiejsza konferencja jest formalnie jednym z ostatnich wydarzeń w ramach projektu, który ma już dosyć bogatą historię, ponieważ zaczęliśmy w 2009 roku, a więc prawie 5 lat wspólnej pracy. Przede wszystkim trochę chciałbym odwrócić też podziękowania i zacznę może od podziękowania dla partnerów, a więc dla tych organizacji, które bezpośrednio angażowały się w realizację tego projektu. Jak Państwo zapewne wiecie, realizacja tak dużego projektu w partnerstwie i to jeszcze w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest wyzwaniem łatwym i często była to okazja do ogromnej satysfakcji, do mierzenia się z trudnymi wyzwaniami, ale często też był to przyczynek do czasowych, co prawda, ale jednak powstawania szorstkich przyjaźni pomiędzy partnerami. I za ten trud i czas wszystkim partnerom dziękuję. Pan minister powiedział, że jesteśmy akuszerami. Ja starałem się znaleźć teraz szybko słowo, jak można by w takim razie określić Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. I dosyć trudne jest odnalezienie tego dobrego słowa w kontrze do tej naszej akuszerki. Wydaje mi się, że bez Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które było ojcem i matką jednocześnie tego projektu i bez którego zaangażowania inicjatywy, która jest dosyć jednak bezprecedensowa, jeśli chodzi o administrację publiczną, że w tak dużym stopniu ministerstwo zaangażowało się jednak w czasami wręcz popychanie nas do działań, więc tutaj serdeczne podziękowania szczególnie dla pana ministra Orłowskiego, który też taką polityczną pieczę sprawował nad całym tym przedsięwzięciem. No i oczywiście dla całego zespołu, który w ministerstwie się zaangażował, od dyrekcji, pana dyrektora Chorążego, pana dyrektora Krasuskiego, pani dyrektor Bortnowskiej i całego zespołu, więc serdecznie w imieniu partnerów państwu za to dziękujemy. I oczywiście tutaj jakbym chciał dziękować wszystkim, to musielibyśmy wydłużyć tą konferencję mniej więcej o tydzień lub dwa, ponieważ jak Państwo zauważycie w broszurze konferencyjnej, gdzie staraliśmy się w liczbach trochę zamknąć projekt, to pośrednio bądź pośrednio w realizację tego przedsięwzięcia zaangażowane było kilkanaście tysięcy osób. Jeśli zliczyć wszystkie osoby, które uczestniczyły w zespołach partycypacyjnych, które uczestniczyły w spotkaniach, animatorów, doradców i wszelkie inne osoby, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w projekt, no to liczymy już to zaangażowanie w tysiącach osób. Kiedy my zaczynaliśmy pracę nad projektem, nad założeniami projektu, to był rok 2008, partycypacja czy współdecydowanie w Polsce wyglądało zupełnie inaczej niż widzimy to teraz i oczywiście projekt Decydujmy Razem nie stała się rewolucja, ale myślę, że nie mamy do czynienia z rewolucją, ale Decydujmy Razem dało taki silny impuls do ewolucji i to jest też trochę moim zdaniem taka odpowiedź na to chyba retoryczne pytanie zadane w tytule konferencji, że jest to ewolucja, czyli proces, który jest trwały i teraz w dużym stopniu od nas będzie zależało i od Państwa, w którym kierunku ta ewolucja pójdzie, czy ten rozwój będzie następował w stronę dobrą, czy też troszeczkę mniej dobrą. Wczoraj jeden z animatorów, pan Marek Romaniec, powiedział, że partycypacja to jest proces, którego nie można traktować jak torebkę czy drzwi i po prostu zamknąć na klucz i powiedzieć zrobione. No i oczywiście z tym się zgadzamy. Niestety nie mamy takich możliwości, jeśli chodzi o projekt, w dodatku finansowany z programu Kapitał Ludzki i tutaj w ciągu następnych tygodni będziemy musieli jednak to przedsięwzięcie zamykać, ale to nie oznacza, że ten projekt się kończy. On się kończy formalnie, natomiast to, do czego Państwa zachęcamy, to do przejęcia wszystkiego tego, co wypracowaliśmy. W najbliższych dniach, tygodniach będziemy starali się te wszystkie i namacalne elementy naszej pracy, zaczynając od publikacji i innych rezultatów, które się udało wypracować, Państwu dostarczyć i przekazać nie tylko w takiej formie, jak mamy to dzisiaj, do czego oczywiście zachęcam, żeby wyjść stąd z tymi pełnymi torbami różnych materiałów, niektóre są właściwie dowiezione wczoraj wieczorem, ale też do tego, aby jednak kontynuować współpracę
zarówno w ramach tych więzi, które wytworzyły się w projekcie Decydujmy Razem, ale też partnerzy projektu jakby nie kończą swojej działalności we współdecydowaniu na tym projekcie. Nadal będzie funkcjonował portal Decydujmy Razem, nadal będą się toczyły inne prace związane z decydowaniem o sprawach lokalnych i nie tylko. Dziękuję raz jeszcze i mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie dla Państwa owocna.